Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Program zaczynamy pokazując Państwu resztki rozbitych samochodów. Powiemy bowiem o wypadku, który miał miejsce tutaj, u zbiegu ulic Podgórskiej i Kotlarskiej w Krakowie. W tym wypadku brał udział samochód Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, samochód egzaminacyjny. Jak doszło do tego wypadku? Pogoda była podobna jak dzisiaj w czasie kręcenia tego programu, co też odegrało jakąś rolę. Nie dlatego ten program zaczynamy od tego wypadku, że dotyczył on Elki egzaminacyjnej, ale w ogóle ku przestrodze. Ku przestrodze przede wszystkim związanej z miejscem, w którym do tego zdarzenia doszło. Przebieg był następujący. Samochód egzaminacyjny ustępował najpierw pierwszeństwa pojazdom, które wyjeżdżały spod mostu Kotlarskiego, po czym, ustąpiwszy im pierwszeństwa, chciał w domniemaniu egzaminatora wjechać na lewy pas ciągu prowadzącego w kierunku ronda Kotlarskiego pod most Kotlarski. Niestety kierujący pojechał zbyt szerokim łukiem. Interwencja egzaminatora, może nieco spóźniona, nie spowodowała tego, że samochód został zatrzymany w miejscu niekolizyjnym, czyli na lewym pasie, na którym nikogo w tym momencie nie było. No i samochód jadący od strony galerii, od strony Podgórza, wjechał w nasz samochód, uderzając z wielką siłą, po czym być może odbił się jeszcze od krawężnika i wylądował na dachu. Wyglądało to wszystko bardzo poważnie. Na szczęście obrażenia osób w tym samochodzie, który wjechał w Elkę egzaminacyjną, były niewielkie, a właściwie prawie ich w ogóle nie było. Po przebadaniu w szpitalu osoby wróciły do domu. Także mogło być bardzo źle. Na szczęście bardzo źle się nie stało. Ponieważ media różnie w tym przypadku zachowały się, ten opis też był obarczony wieloma błędami. W związku z tym pragnę powiedzieć, jak było naprawdę i pokazać to w małym wycinku. To tak się rozegrało. Jedziemy w kierunku tego feralnego miejsca. Od razu chcę Państwu zwrócić uwagę, że jadąc od ulicy Kotlarskiej mamy wcześniej zająć ten pas prawy, wcześniej, czyli z małą prędkością, bo potem czasami próbujemy to zrobić dużą prędkością po linii ciągłej. I pamiętać o tym, że tu jest 30 na godzinę i że mamy się rozejrzeć, czy nie zbliżają się rowerzyści, którzy mają pierwszeństwo. A teraz ten feralny lewoskręt. Najpierw zajmujemy właściwy pas ruchu i właściwie musimy mieć trzy pasy wolne. Dwa pasy, które wyprowadzają spod mostu Kotlarskiego i lewy pas od strony galerii. Jeśli tak się nie dzieje, to nie wyjeżdżamy, bo rozpoczęcie tego wyjazdu zbyt wczesne może spowodować, że nie będziemy mieli gdzie się ewakuować, gdzie się podziać i dojdzie do zdarzenia drogowego. Pamiętamy jednocześnie, że za chwileczkę jest przejazd rowerowy i przejście dla pieszych, więc skręciwszy, nie możemy też się rozpędzić, uciekać, bo wtedy wjedziemy w rowerzystów czy pieszych korzystających ze swoich miejsc na jezdni do przechodzenia czy też przejeżdżania. Pojazd wyjeżdżający z łącznicy musi przejechać przez cztery pasy ruchu i że właściwie wszystkie one powinny być wolne, żeby można było zdecydować się na wyjazd. Oczywiście wystarczą trzy wolne, jeżeli są puste te pasy spod mostu i lewy pas od strony galerii. Tak też wtedy było, ale zdarzają się tutaj pojazdy na lewym pasie, które nielegalnie przekraczają ciągłą linię, bo te, które wyjadą z ulicy Gęsi, jadą tak wolno, że problemu nie ma, no bo dopiero skręciły. Często problemem jest, że chcemy skończyć na prawym pasie. Czasami instruktorzy uczą zawsze na prawy pas. To błędne uczenie. Oczywiście, jeżeli prawy pas będzie wolny, myślę, na kierunku od galerii, to można, ale po co? Generalnie celujemy w lewy pas. Nie ma powodu jechać na prawy, bo wtedy musielibyśmy mieć cztery pasy wolne. Skręt musi być tak precyzyjnie wykonany, żeby ukończyć go na lewym pasie, że choćby kawałek zderzaka nie może nam wystawać na pas sąsiedni, bo to może być przyczyną kolizji z pojazdem jadącym prawym pasem. Tam jest wąsko, tam jest mało miejsca. Przestrzegam przed tym miejscem wszystkich. Przestrzegam pieszych ze względu na prędkości pojazdów, często nielegalne. Rowerzystów też ze względu na prędkości pojazdów. I to zarówno jadących od strony
pod górza, jak i spod mostu. Musimy zdyscyplinować się i stosować przepisy. Stosować zasadę szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu, stosować prędkość bezpieczną, czyli dostosowaną do warunków ruchu drogowego, bo inaczej jest niebezpiecznie. W tym roku wyniki są fatalne, zarówno pod względem ilości wypadków, ilości śmierci na drodze, jak i ilości osób rannych. Jest naprawdę źle. To miejsce niech będzie kolejną przestrogą. Miejsce niebezpieczne, ale ruch zorganizowany poprawnie. Natomiast zachowania kierujących poprawne nie są. Dwa tygodnie temu wyemitowaliśmy odcinek o tak zwanym łamanym pierwszeństwie i zostaliśmy zasypani lawiną listów. No, bardzo nas to zdziwiło, że znowu musimy wracać do tak w sumie prostego tematu. I na początek jest list od pana Piotra z miejscowości Sokolniki, Las pod Łodzią. On bardzo często jeździ przez skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem, przysłał nam fotografię tego skrzyżowania i chce pojechać na wprost, tak jak tutaj zaznaczył strzałką, z tym, że, jak pisze, dodatkowo na jezdni namalowane są pasy. Stąd moje pytanie, czy na skrzyżowaniu przedstawionym poniżej, jadąc drogą z pierwszeństwem na wprost, w drogę podporządkowaną, powinienem dać kierunkowskaz w lewą stronę, ponieważ zmieniam pas ruchu. I on pisze, że daje, ale inni nie dają. Czyli kto ma rację? Nie ma racji pan Piotr. Jeśli jedzie na wprost, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Kierunkowskazu nie włącza. Nie każde przejechanie przez linię przerywaną, to zmiana pasa ruchu. W tym momencie nie zmieniamy pasa ruchu, nie zmieniamy kierunku jazdy. Więc raz jeszcze powiedzmy, na łamanym pierwszeństwie, niezależnie od tego, czy jest oznakowanie poziome, czy go nie ma. Jeśli jedziemy prosto, kierunkowskazu nie ma. Jeśli skręcamy, kierunkowskaz musi być włączony. Czyli w tym przypadku pan Piotr w ogóle nie powinien przejmować się tym oznakowaniem poziomym? Nie, bo on nie zmienia pasa ruchu. I nie zmienia kierunku jazdy, czyli kierunkowskazu nie ma. Kolejny list, również okraszony fotografiami, dość zdumiewający, powiedziałabym. Pan Mariusz zauważył, że stosowane są dwa rodzaje tabliczek łamanego pierwszeństwa. Na jednej z nich droga z pierwszeństwem poprowadzona jest po łuku i tutaj, według pana Mariusza, nie należy używać kierunkowskazu. Natomiast na drugiej tabliczce droga z pierwszeństwem jest poprowadzona pod kątem prostym i wtedy należy używać kierunkowskazu. Czy to jest słuszna teoria? No cóż, pan Mariusz mnie zaskoczył. Wiele usłyszałem różnych teorii, ale takiej, muszę powiedzieć, jeszcze nie. Ja rozumiem trochę pana Mariusza, no bo skoro widzi dwa rodzaje tabliczek stosowanych, no to próbuje jakoś dobrać teorię do tego, dlaczego raz jest tak, raz jest tak. Panie Mariuszu, no cóż, niestety jeszcze gdzieniegdzie są te stare tabliczki, gdzie były kąty proste. To nic, że raz jest tak, raz jest tak. To wszystko znaczy to samo. Zawsze proszę skręcając używać kierunkowskazu, a jadąc na wprost tego kierunkowskazu nie używać. A teraz list od pana Krzysztofa, który odnosi się właśnie do konkretnego skrzyżowania, o którym mówiliśmy, czyli do skrzyżowania ulic Radzikowskiego i Rydla, ponieważ mieszka nieopodal. Pisze o używaniu kierunkowskazu prawego jadąc na wprost. I pisze tak. Zasygnalizowanie przez kierującego jadącego z naprzeciwka prawym kierunkowskazem utwierdza mnie jako kierowcę, iż ten kierujący na pewno nie włączy za chwilę kierunkowskazu lewego, co bardzo często zdarza się prawie w ostatniej chwili na tym skrzyżowaniu. Prosiłbym o rozważenie faktu, czy tego typu sygnalizacja dodatkowa jest nieprawidłowa, skoro pomaga codziennie w pokonywaniu tego skrzyżowania. Czy faktycznie pomaga? Nie sądzę. Panie Krzysztofie, nie mogę usprawiedliwić używania prawego kierunkowskazu. Nie mogę poprzeć pańskiej teorii, chociaż ewidentnie widzę, że chciałby pan mnie na to namówić. Jeśli usprawiedliwimy używanie prawego kierunkowskazu w takiej sytuacji, to będą się zdarzały ciągle przypadki dualizmu albo nawet trzech sposobów jazdy. Jedni będą sygnalizowali wszystko, czyli jazdę na wprost, skręcanie. Inni nie będą sygnalizowali skręcania, tylko właśnie zjeżdżanie z drogi z pierwszeństwem przejazdu. I tak naprawdę stworzy się problem, że nie wiadomo, o co komu chodzi. Ja rozumiem, że z tym się panu dobrze jeździ, tak się pan przyzwyczaił, ale ja nie mogę powiedzieć, dajcie prawy kierunkowskaz, jadąc prosto, będzie bezpieczniej albo będzie wszystko jasne. My musimy podawać ogólne sposoby zachowań, odnośnie nie danego skrzyżowania, tylko każdego skrzyżowania tego typu. Sądząc po listach, które do nas przychodzą z całego kraju, no mnóstwo kierowców ma z tym problemy. No stąd ten problem jeszcze raz na naszej antenie, już po raz enty, ponieważ ciągle są wątpliwości. Chciałbym, żeby po tym programie już te wątpliwości naprawdę zostały usunięte.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.